Hej, 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 z tej strony Iwa, witam serdecznie na moim kanale. Chciałabym Wam pokazać, jak przygotować własnej roboty smalec. Taki smalec, którego używały nasze babcie, mamy, który coraz częściej odchodzi w zapomnienie. Tradycyjny polski smalec ze skwarkami. Biała słoninka. Słoninkę pokroimy w drobną kosteczkę, potem ją wytopimy. Tutaj mam kilogram boczku. Boczek po to, żeby nasz smalec lepiej smakował. Majeranek, pieprz oraz sól. Cebula. To takie podstawowe składniki. Wcale ich dużo nie trzeba, natomiast jeżeli chodzi o samo przygotowanie, jest bardzo proste, szybkie, a zdrowe, bo to jest zdrowy tłuszcz. W międzyczasie, jak już się nam słonina topi, czy tak jest powiedzmy o połowę mniejsza, ta objętość się skurczyła, sobie dodamy wyciekany boczek. Wszystko kroimy w drobną kostkę. Oczywiście na bardzo małym ogniu, albo jeżeli na elektrycznym blacie, to wtedy w moim przypadku to tak jest między 4 a 5. To bardzo powolutku musi się wytapiać. I jak już zacznie nam się rumienić nasza słoninka i nasz boczek, dajemy cebulkę. To ilość, myślę, że spokojnie. Taka płaska łyżeczka soli, jeżeli będzie mało, to dosolicie sobie tak. Pół łyżeczki pieprzu, nie szkodujcie, nawet troszeczkę więcej. I 2 łyżeczki majeranku. Wszystko dokładnie teraz wymieszamy. Sól się rozpuści i cebulka jeszcze musi się troszeczkę podprażyć. W tej chwili wystarczy do zeszklenia, do podprażenia się cebulki, czyli to jest kwestia około 10-15 minut. I możemy już zdjąć z ognia, wyłączyć blat elektryczny i możemy dać do wystudzenia taki zdrowy polski smalec tradycyjny. A tutaj gotuję bigos w międzyczasie, więc jeżeli ktoś chce, stary przepis na bigos polski, także zapraszam, link będzie w opisie. Moi drodzy, jak widzicie, już nam się pięknie wszystko zarumieniło. I nie martwcie się tym, że wydaje się to takie twardsze, dlatego że to jeszcze nam do rana zmięknie, zostanie zarówno i ten boczek, który jest podsmażony, jak i cebulka. Wszystko będzie idealnie miękkie. Jeżeli chcecie, możecie włożyć sobie ten smalec do takich słoiczków i przechowywać go w lodówce, ten smalec. Nawet jeżeli jest tam w środku cebulka, to mu się nic nie stanie. Możecie nawet kilka tygodni przechowywać, jak nie miesięcy, taki smalec, ale jeżeli się boicie, że Wam się zepsuje, nie uda się Wam, no to wtedy jak najbardziej możecie bez cebulki zrobić i cebulkę można potem sobie pokroić surową na kanapki, ale naprawdę jest super. Przemieszamy, zakręcimy. Nie przekręcam na drugą stronę. O, pięknie pięknie się te nasze przykrywki zassą i bez tego. I pozostawiam do wystygnięcia razem z bigosem. A jakbyście chcieli przepis na bigos, no to znajdziecie, w opisie będzie link na bigos.